Większość ludzi jest subiektywna w stosunku do siebie i obiektywna w stosunku do wszystkich innych, niekiedy aż za bardzo obiektywna. Wszyscy chcą rozwoju, ale nikt nie chce zmiany. Zgorzenie zawsze się mężczyźni. Zrozumieć wszystko bez zrozumienia siebie to śmieszne. Człowiek, który zapragnął używania życia, wstąpił na drogę rozpaczy. Dawniej ludzie wiedzieli mało, ale to mało poruszało do głębi ich serca. Dzisiaj ludzie wiedzą wiele, ale to wiele porusza ich tylko powierzchownie i karykaturalnie. Do tego, żeby żyć zwyczajnie, trzeba mieć wiele odwagi.